100 tysięcy złotych przychodów więcej w grudniu niż w tym samym okresie rok wcześniej. Pokażę Ci dzisiaj, w jaki sposób zwiększyliśmy przychód, czyli sprzedaż z 70 tysięcy na 170 tysięcy na grach planszowych i na książkach dla jednego z naszych klientów. Takie wyniki oznaczają, że zwiększyliśmy przychód ponad dwukrotnie, że zmniejszyliśmy koszty o połowę. A jako trzeci efekt osiągnęliśmy limit możliwości, jeżeli chodzi o ilość wysyłki paczek naszego klienta. Zanim przejdziemy do konkretnego mięsa i opowiem Ci, jak to wszystko zrobiliśmy i mam nadzieję, część z tego będziesz mógł wdrożyć do swoich kampanii, to proszę Cię o zostawienie komentarza, polubienia lub subskrypcji, no bo to wspiera mój kanał. I przechodzimy dalej. To co tutaj widzisz to miesięczny wykres wyników na, na tym koncie, które będziemy teraz analizować i ten szary pokazuje zwrot z inwestycji, zaczyna się to dokładnie w grudniu 2020 i kończy w grudniu 2021, czyli porównujemy te dwa grudnie i widzisz, że z 12,5 zwrot skoczył do ponad 28, natomiast Koszty z 1000 do 4600 i to jest bardzo dobre, bo my ograniczyliśmy koszt potrzebny do wygenerowania przychodu o połowę, ale sam budżet udało nam się zwiększyć, co też nie jest łatwe, bo często jest tak, że jak masz wyniki dobre, no to po prostu nie wydaje ci się tyle budżetu, ile byś chciał, nawet jeżeli dasz tam maksymalne duże CPC i wpiszesz ogromny budżet dzienny. Teraz przyjrzyjmy się, jak wyglądają szczegóły obu tych miesięcy. Dla ułatwienia pokażę je na dwóch oddzielnych wykresach obok siebie. W pierwszym widzimy tutaj dokładnie datę, i to jest od 26 listopada do 25 grudnia. To jest okres rozliczeniowy Allegro, i to jest okres, którym też my operujemy, raportując i rozliczając się z klientami. Dlatego trzymamy się tych okresów. No i tutaj widzimy ten rok 2020, dlatego tutaj ustawiamy rok 2021, ten sam zakres dat, jeżeli chodzi o miesiące, i przewijmy do wyników, żebyśmy mogli sobie porównać i zobaczyć, co tu się dokładnie stało. No więc przede wszystkim tutaj widzimy przychód, czyli 170 prawie 171 tysięcy przychodu do 71 przychodu. Rok wcześniej, no i te 100 tysięcy to jest ponad dwukrotnie więcej, dlatego, żeby osiągnąć taki wynik, złożyły się na to no, parę rzeczy, ale przede wszystkim poprawiliśmy zwrot, czyli wydając rok temu 1000 złotych, osiągaliśmy 14 tysięcy przychodu, teraz było to 28 tysięcy przychodu na każdy 1000 wydany. No, i udało nam się też zwiększyć wydany koszt. Ogólnie koszt był mniejszy stosunkowo, bo płaciliśmy o połowę mniej za wygenerowanie takiej samej ilości przychodu, ale łącznie udało nam się wydać więcej i to jest dobre, bo jeżeli osiągamy odpowiedni zwrot, to wtedy chcemy wydawać z tego budżetu jak najwięcej, a to też nie zawsze jest możliwe. No dobrze, to skoro już wiemy, jakie są wyniki, w jaki sposób udało nam się to osiągnąć. Przede wszystkim to już był kolejny rok kampanii, bo w tamtym roku praktycznie zaczęliśmy na końcówce, no i już w tym grudniu udało nam się osiągnąć dobry wynik 14, natomiast wtedy musieliśmy bazować na e, tych danych, które się pojawiały czyli w momencie, kiedy e, oferty osiągały jakiś wynik, my widzieliśmy te statystyki i mogliśmy reagować. W następnym roku, czyli teraz 2021, mieliśmy już szerszy zakres danych. Wiedzieliśmy, które oferty, jak się zachowują, kiedy się dobrze, które będą się dobrze sprzedawać. Więc na tej podstawie mogliśmy już przygotować odpowiednie grupy reklam, żeby wybrać te oferty, które wiedzieliśmy, że będą działać w tym okresie i zacząć je reklamować od samego początku, a nie dopiero jak Pokazały, że już dobrze sprzedają w trakcie trwania tego sezonu. No właśnie. A tutaj to nie były tylko święta to są planszówki, więc tutaj musieliśmy przeanalizować też trend, w jakim sprzedają się planszówki. No i tak się składa, że jesień jest dobrym do tego momentem. Pewnie głównie przez to, że psuje się pogoda, ludzie chętniej siadają przy stole, otwierają planszówki, zapraszają znajomych do domu, no bo nie chcą wychodzić przez złą pogodę. I to są takie te dwa elementy, które się nakładają, że od września, już od października, ta sprzedaż idzie bardzo szybko do góry, jeżeli chodzi ogólnie o planszówki, z tego powodu, a dodatkowo zbliżają się święta, więc. Yy, ta sprzedaż się jeszcze zwiększa ze względu na to, że planszówki są bardzo dobre na prezent. I wiedząc to wszystko, byliśmy w stanie. Już na początku tego okresu, czyli już na przełomie września i października, zmniejszyć budżet, obniżyć CPC, wyłączyć te oferty, które wiedzieliśmy, że będą sprzedawały się gorzej, na których, dla których sezon już się kończył, i żebyśmy mogli od razu odpalić, przesunąć budżet na to wszystko, co będzie się sprzedawało dobrze. No i to już możliwe było właśnie dzięki temu, że wiedzieliśmy. Co się jak sprzedaje, mieliśmy te dane z wcześniejszego roku, no i trend sprzedaży, który jest widoczny chociażby w planerze kampanii. No dobrze, więc jesteśmy teraz w momencie, w którym wiemy, że już powinniśmy zaczynać, wiemy, które oferty dobrze będą się sprawdzać, no i trzeba było je odpowiednio podzielić. Czyli stworzyliśmy nową kampanię. Przeznaczoną na święta, a wewnątrz niej podzieliliśmy wszystkie oferty na grupy reklam. No i trzeba przyjąć pewien klucz tego podziału, który pozwoli ci odpowiednio zarządzać stawkami CPC. Takim standardowym przykładem mogą być podkategorie, czyli możesz podzielić na podkategorie daną kategorię. W tym momencie szliśmy trochę szerzej, to nie była tylko jedna kategoria, tylko sprzedawaliśmy i książki i gry planszowe, dlatego. Zdecydowaliśmy się na podział według grupy docelowej, czyli sprawdziliśmy, do kogo mogą być kierowane te gry czy te książki jako prezenty, zarówno pod względem wieku, jak i zainteresowań. Bo tematycznie ktoś może się interesować na przykład grami ekonomicznymi, ktoś inny może się interesować grami fantastycznymi, fantastyką. No, i być może ta grupa, która lubi gry ekonomiczne, z założenia radzi sobie lepiej, kupuje chętniej. Kto wie? No i przyjęliśmy taki model, żeby to sprawdzić, czyli po prostu podzieliliśmy na mniejsze grupy, żeby dodatkowo jeszcze móc zwiększać tą stawkę CPC i podbijać budżet na tych ofertach. Które sprzedają się najlepiej i wykorzystać potencjał do końca. Taki podział, który my stworzyliśmy dla tej kampanii, widzisz dokładnie teraz na monitorze. Nie jest to jedyna kampania, bo oprócz tej świątecznej są jeszcze prowadzone działania standardowe na tym koncie, które też miały wpływ na wynik. Natomiast to jest ten element, który miał przeogromny wpływ na ten wynik i był no, stworzony w taki najbardziej ciekawy i przemyślany sposób, dlatego chciałem się nim podzielić. No i to był koniec przygotowań. Mieliśmy odpowiedni moment, mieliśmy odpowiednie oferty, mieliśmy odpowiednio przygotowaną strukturę, wiedzieliśmy co robić, ruszyliśmy z reklamami i kolejnym krokiem była e, ciągła optymalizacja. E, optymalizacja, czyli między innymi dostosowywanie stawek, dostosowywanie budżetów, dobieranie odpowiednich placementów lub zarządzanie słowami kluczowymi. No i tak w skrócie, o co chodzi. Po pierwsze, zarządzanie stawkami CPC i budżetami. Jeżeli sprzedajesz i prowadzisz kampanię ads, to na pewno doszedłeś do takiego momentu, w którym ustawiony budżet, ten pasek z budżetem, no, z racji tego, że opadał, to stał się żółty albo czerwony, jak już się kończył. No, jeżeli taka sytuacja dzieje się w ciągu dnia, czyli powiedzmy jest godzina 15, a twój budżet już jest czerwony, to znaczy, że on się zaraz wykorzysta i nie będziesz już miał tej reklamy później w dalszej części dnia, co jest dużym błędem, bo szczególnie wieczorem jest najwięcej sprzedaży. No i w tej sytuacji możesz między innymi zrobić dwie rzeczy: albo obniżyć CPC, bo jeżeli dasz mniejsze maksymalne CPC, to wtedy będziesz kupował mniej klików i to się rozłoży po prostu przez cały dzień. Że wydasz taki sam budżet, ale kupisz e, klików więcej bądź się kupował taniej. No, i będzie to trwało trochę dłużej, więc przez cały dzień się ładnie rozłoży. Druga możliwość to jest dołożenie budżetu, bo jeżeli już się wyczerpuje, to możesz po prostu dać dwa razy większy budżet, no i będziesz wtedy dalej kupował kliki przez ten cały dzień. Dlatego w tym momencie musisz sprawdzić, jaki jest zwrot. Jako sprzedawca, powinieneś już znać ten swój taki minimalny zwrot, czyli taki. Najmniejszy poziom, od którego opłaca ci się sprzedawać, od którego nie dokładasz do sprzedaży. Powiedzmy, że będzie to zwrot 8, czyli na każdy tysiąc, jak zarobisz, wydany tysiąc na reklamę, jak zrobisz 8 tysięcy, no to wychodzisz na tym już tam, powiedzmy, na jakiś plus. Na pewno licząc wszystkie koszty, czyli prowizję, wyróżnienia, prowizję ze wyróżnienia, pakowanie, wysyłka i te wszystkie, wszystkie koszty, i wierzę, już po tym na pewno to jest już dla Ciebie zysk. No, to od tego momentu w górę opłaca ci się reklamować. Jeżeli jesteś, no i wracając do tego przykładu, jeżeli widzisz, że Twoim progiem minimalnym jest 8, a ty osiągasz 6, no to wtedy musisz obniżyć CPC. No bo bez sensu jest wydawać więcej pieniędzy i kupować kolejne kliki, jeżeli one tylko przynoszą ci stratę. Natomiast jeżeli obniżysz CPC, będziesz kupował kliki taniej, ale procentowo dalej będziesz miał powiedzmy. 5% sprzedaży na 100 klików, czyli na 100 kliknięć 5 osób kupiło i ta statystyka dalej będzie dla Ciebie taka sama, ale kliki kupiłeś taniej, pieniędzy wydałeś mniej, więc ten zwrot Ci rośnie. Z drugiej strony, jeżeli ten zwrot jest duży, nie wiem powiedzmy 15% i opłaca Ci się w ten sposób kupować kliki, no to śmiało dorzuć budżetu, żeby dalej kupować kliki. Jeżeli ten zwrot, ten zwrot jest nawet dużo większy niż ten, którego oczekujesz. No to możesz jeszcze dodatkowo podnieść CPC, żeby kupować tych klików jeszcze więcej. No i takie działania wykonywaliśmy między innymi na tym koncie, żeby ten wynik poprawiać. Kolejnym była, był odpowiedni dobór placementów. Placement, czyli miejsce emisji w Allegro Ads, dostępne są. Um, na liście wyników, te dwie pozycje na górze, na dole, w kolumnie bocznej na dole, w ofercie, czy pod ofertą, Twojej konkurencji, tam też jest miejsce na oferty sponsorowane, no i kilka jakichś tam dodatkowych, mniej znaczących miejsc jak strona główna, czy jeszcze inne pozostałe, nawet jak to określa Allegro, miejsca emisji. Mówię mało znaczące, bo tak naprawdę tam i tak się praktycznie ta reklama nie wyświetla i marginalna sprzedaż jest z, z, tych, z tych placementów. Całość magii dzieje się na wynikach wyszukiwania, na ofercie, no i trochę na tej kolumnie z lewej strony. Przeszliśmy teraz znowu do raportów, żebym mógł Ci pokazać, gdzie możesz sprawdzić te całe placementy. Czyli jak już jesteś w odpowiedniej grupie reklam czy na ofertach, które chcesz zobaczyć, jak sobie radzą, przechodzisz do wymiarów w tym miejscu, po kliknięciu możesz rozbić po kilku rzeczach, w tym miejsca misji. Kiedy wybierzesz miejsca misji, pojawią Ci się dodatkowe wiersze na dole i pokażą Ci no właśnie to, o czym mówiłem czyli lewa kolumna strony oferty, wyniki wyszukiwania, i dla każdej z nich będziesz mógł zobaczyć, jak wyglądają oddzielnie statystyki. I na tej podstawie będziesz mógł zadecydować, czy nie chcesz na przykład jednego z tych placementów wykluczyć. Bo jeżeli jest sytuacja, w której powiedzmy na dwóch placementach grupa reklam wydała po 100 zł, ale na jednym placemencie zwrot był 3, a na drugim był 12, no to bez sensu cały czas w ten sam sposób pakować budżet w taką grupę reklam. Kiedy możesz po prostu przejść do ustawień tej grupy i odznaczyć tę, która sobie nie radzi, która ma zwrot 3, i wtedy będziesz wydawał mniej, sprzedawał też trochę mniej, ale ostatecznie i tak to ci się będzie opłacać, bo to, co wydawałeś wcześniej na, tą gorszy, na ten gorszy placement, i który nawet też trochę kupował, to i tak te wszystkie wydatki z tymi zakupami, nawet generowały ci straty więc to jest kolejna technika którą możesz wykorzystać żeby optymalizować swoje kampanie a teraz wróciłem jeszcze raz do kampanii żeby pokazać ci ostatni element którego niestety ty nie będziesz w stanie zrobić ponieważ my jako agencja mamy tutaj opcję edytuj słowa kluczowe dzięki temu jesteśmy w stanie dodać słowa wymagane wykluczające czy słowa właśnie kluczowe, które działają trochę jak rozszerzenie tytułu. Więc dla przykładu jesteśmy teraz w planerze kampanii. Jak wpiszę gry planszowe, to widzimy, że jest tych wyników no, ogrom. 35 tysięcy zapytań miesięcznie, natomiast konkurencja jest duża. No i wiadomo ilość znaków w tytułach jest ograniczona, może to być tylko 50 znaków, więc nie zmieścisz wszystkiego. Natomiast my dodatkowo możemy jeszcze zmieścić e, na przykład takie bardziej pospolite czy użytkowe określenie, czyli po prostu plan szówka czy planszówki. No i tutaj widzimy, że tych zapytań jest to prawda mniej, bo tylko 800, ale konkurencja jest mała, czyli zdecydowa zdecydowanie łatwiej nam się przebić. Tutaj, przy małej konkurencji, nawet jeżeli tych zapytań jest o tyle mniej niż tam, gdzie była duża konkurencja, więc uzupełniliśmy też takimi słowami nasze grupy reklam, czy wszystkie oferty, żeby po prostu kupować ten ruch taniej, sprzedawać taniej. A do tego. Z racji tego, że podzieliliśmy też te grupy na odpowiednie grupy docelowe, byliśmy w stanie wykluczyć pewne słowa. Więc, jeżeli stworzyliśmy grupę dla młodzieży czy osób dorosłych, no i tam będziemy sprzedawać powiedzmy gry wulgarne albo erotyczne, no to wtedy możemy wykluczyć takie słowa jak dziecko żeby jeżeli ktoś albo rodzic będzie chciał wpisać, że szuka prezentu dla dziecka, no to na pewno nie będzie taką grą zainteresowany i dzięki temu, że wykluczyliśmy te słowa, wpisaliśmy je jako słowa wykluczone, mogliśmy ograniczyć takie nietrafione zapytania. No i nie zapominajmy też, że tutaj minął cały rok, czyli mieliśmy cały rok na pracę nad reklamami, nad zwiększaniem sprzedaży temu klientowi. No, i na doradzaniu, co poprawiać w jego ofertach, więc on też pracował nad swoimi ofertami. To też miało wpływ na ten wynik i na trafność. A co jeszcze ciekawe, na koniec mogę dodać: trafność zależy w dużym stopniu od zainteresowania klientów, a więc od sprzedaży, czyli to, co my zrobiliśmy na początku, czyli wystartowanie kampanii i reklamy na te oferty, które wiedzieliśmy, że będą się dobrze sprzedawać, już dużo wcześniej, zadziałało w ten sposób, że być może jeszcze we wrześniu taka silna reklama nie działała tak dobrze i ten zwrot nie był tak duży, ale szybciej generowaliśmy te sprzedaże i każda sprzedaż czy każda zwiększona ilość sprzedaży wygenerowana na początku napędzała tę ofertę, zwiększała trafność i ta oferta y, rosła też organicznie, dlatego pozwalała sprzedawać też organicznie nie tylko na Acach. No i wszyscy wiedzą. Mam nadzieję, że wszyscy już wiedzą, że sama ilość y, Sprzedaży też działa na człowieka, czyli jeżeli widzimy, że ktoś kupił wiele sztuk, czy wiele osób to kupiło, to jesteśmy bardziej skłonni sami to kupić. Tak więc, jeżeli chcesz sprzedawać naprawdę dużo, to już w tym momencie powinieneś zacząć myśleć o następnych świętach. Jeżeli chcesz. Zapraszam do kontaktu. Na dole znajdziesz link do formularza kontaktowego i do naszego maila. Możesz do nas napisać i wspólnie zaczniemy pracować nad Twoimi ofertami i Twoimi reklamami, tak żebyśmy mógł osiągnąć podobne wyniki, wysokie wyniki już w bliskim czasie, czyli w najbliższych tygodniach i miesiącach, a dodatkowo kilkukrotnie zwiększyć swoją sprzedaż w ciągu tych miesięcy czy kolejnego roku. Dzięki za obejrzenie całości. Jeszcze raz zachęcam do polubienia, skomentowania lub posubskrybowania, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. I widzimy się przy następnym filmie. Cześć!